Dzień dobry. Dziś będziemy w końcu leczyć aprivarolem. Ale zanim to nastąpi, to trochę słów o samym aprivarolu. No bo wypada, jako że już w tradycji jest to na tym kanale, coś mądrego z publikacji wyciągnąć. Starałem się wzorować na najświeższych publikacjach, czyli z 2020 roku. 2020, dobrze mówię, 19. Czyli całkiem świeże, nie? Plus jedna dodatkowo o zatruciu aprivarolem, ale tak, taka review bardziej to była publikacja, bo skłoniło mnie ku temu, bo zawsze jak poddymiam, to mam takie jakby oznaki kaszlu, czy coś ten deseń, no wiecie, coś was tak gryzie. I byłem ciekawy, czy to jest po prostu dym, czy to może jest faktycznie substancja czynna zwana amitrazą. W aprivarolu tak działa. No i już spoilerując, tak, amitraz jednak działa na ssaki, więc nie wdychajcie oparów, ale o tym za chwilę. Tak więc, publikacja pierwsza głosi o tym, była robiona w ogóle, to jest ważne, była robiona w Stanach na populacji warozy w Stanach. Poprzez warozę mam na myśli oczywiście nasz roztocz. Zwyczajowo, varola destruktor, nie? Więc tak, woli usprawiedliwienia, varola destruktor robi warozę, czyli waroza, czyli to jest nazwa choroby, ale ja będę się odnosił tak, varoza jako do samego naszego roztocza. Pasożytującego na pszczołach oczywiście. No, tak więc to jest jedna publikacja. Druga publikacja traktująca o leczeniu warozy, czyli choroby, poprzez zabijanie, czy też usuwanie tej warozy z waroli, tak? Dobrze, czyli no, po prostu leczenie warozy fulu, jest z Francji i już jest bliższa prawdzie, gdyż ta pierwsza niestety była jakby porównaniem samego środka, znaczy samej substancji, jaką jest amitraz, do środka leczniczego, jakim tam była, nie pamiętam nazwy tego, ale to już jest specyfik konkretnie komercyjny, więc i ona była zbyt optymistyczna w porównaniu do tej publikacji z Francji, aczkolwiek może faktycznie było wszystko legitnie robione, bo to była populacja w Stanach, tak, więc zupełnie inaczej to się plasuje pod względem szczepów, można tak to nazwać, rasy konkretnej warozy, jak to tam się nazywa w taksonomii, jeśli chodzi o roztocza. Tak więc może sobie ciupnę i będę opowiadał. Tak, pierwsza ta publikacja w Stanach twierdziła, że waroza się nie uodparnia. No, nie do końca jest to prawda, to znaczy przeczytałem tą publikację i mówię, kurde, wzięliście szalkę chyba z 10 albo 20, chyba 10, tak, 10 warozy wyciągnęli z randomowych uli i na szalce badali, to znaczy szalce, na takim urządzeniu badali, odparowywali ten amitraz z tym substancją badaną i generalnie stwierdzili w sumarii, że w podsumowaniu, w dyskusji, że w sumie to nie, no, nie ma jakichś strasznych dowodów, takich konkretnych jakichś naukowych dowodów, że waroza się uodparnia, co jest moim zdaniem i wielu zdaniem pszczelarzy bullshitem. Aczkolwiek, no to jest tekst naukowy teoretycznie, tak? Więc optymistyczne założenie na hura, że to tak, że aprivarol nadal działa, jest słuszne, aczkolwiek słusznym nie jest w porównaniu do tej drugiej publikacji z Francji. Tutaj macie gdzieś screena. Że no jednak waroza się uodparnia. I teraz tak, jak nie wierzycie, otwórzcie sobie tą publikację, oczywiście wszystko macie w linku na dole. Publikacja mówi o tym, że no pobrali i tutaj już się przyłożyli chłopaki, czy tam zespół cały, chyba 3-osobowy zespół to robił. Przyłożyli się niemiłosiernie, bo pobrali z całej okolicy i to tak, macie mapkę tam. Ja się na anatomii samej Francji nie znam, więc się nie wypowiadam, jaki to jest obszar kilometrowy, bo nie sprawdziłem, aczkolwiek no, wyglądało trochę, że pokryli ten obszar pobioru warozy z tej waroli, konkretnie tego roztocza z uli, z różnych pasiek. No, musieli mi zrobić jakąś średnią i faktycznie, wow, naprawdę średnia była bardzo duża.
I koniec końców mógłbym przytaczać jakieś liczby, ale was to pewnie nie interesuje, no bo bądźmy szczerzy, co z tego, że pokażę wam wiedzę tabularną, gdzie macie po prostu cyferki. Powiem wam tak. Na pasiekach, gdzie stosowali Amitraz, Aprivarol, chyba nie, tam się nie stosuje Aprivarolu, tam się stosuje inne leki na bazie Amitrazy, więc tam faktycznie odporność roztocza na ten środek była niska, to znaczy bardzo dużo tego roztocza opadało. Oni to nazywali, że te roztocze umierały, to znaczy ginęły. No, dlatego się u mnie lampka zapaliła, bo przecież to teoretycznie powoduje paraliż. No i doczytałem i szczerze powiedziawszy, teraz to już mam mindfuck, bo oficjalnie zawsze byłem przekonany, że Amitraz jakby paraliżuje pszczoły. Pszczoły też, ale w mniejszym stopniu, to tam w większej dawce. W mniejszej dawce paraliżuje roztocze, które spadają, ale dodatkowo doczytałem, że te sparaliżowane roztocza, część z nich ginie. Po prostu jest na tyle sparaliżowana, że funkcje życiowe ustają i baroza jest martwa. W przenośni dosłownie. W przenośni dlatego, że baroza to choroba, przypominam. Co? No i to jest tak abstrahując od tego. Natomiast w pasiekach, w których stosowano Amitraz i to na dodatek, ale to, czy, na dodatek się przyznali ci pszczelarze, że niekoniecznie stosowali się do ulotki z danym lekiem. To znaczy odymiali za rzadko albo stosowali no, jedno odymienie, nie dwa. Podaję przykłady, no bo Nie widziałem ulotki tego leku, tak? No zakładam, że po prostu coś robili nie tak, po swojemu, byli mądrzejsi. No i tam niestety mają chłopaki przekichane. Wiecie dlaczego? Bo tam się waroza uodporniła bodajże w 57%. Czyli dmuchając w ul, mieliście, to znaczy oni wyciągnęli oczywiście tą warozę, poszczególne zrobili próby z danych uli, na szalce dozowali ten środek, nie? Więc Amitraz, więc mają tutaj warunki laboratoryjne, w ulu jest trochę inaczej, no ale można to przyjąć, że to jest względnie odwzorowany sposób jakby traktowania. Tak więc mają chłopaki przerąbane. 57% warozy nie opadło. To znaczy, że ona jest w miarę odporna. Jasne, jakbyśmy dymili to cały czas, to może się jakoś opadnie, tak? Ale to też nie jest dla straty dla pszczół, no bo na saki to działa. O Jezu, kot! Jezu, ale mnie przestraszył, cholera, jasne. Ua, dobra, nieważne, kocie, ty jeden, coś ty zrobił. Dobra, wracając. Wniosek jest prosty. Waroza się uodparnia i to jest badanie we Francji. W Polsce nie dotarłem do żadnych badań takich najnowszych, więc się nie wypowiem, jak to jest u nas. Aczkolwiek no, z doniesień takich typowo YouTube'owych i tak dalej, ludzie co... I tak dalej, to znaczy z rozmowy z pszczelarzami, ludzie co stosują Aprivarol, u nas to się stosuje, a później robią kwasem, to są w szoku, ile warozy później opada po kwasie, więc może nie jest kolorowo tak u nas też. Tym bardziej, że my mamy taką polską mentalność, nie? No w sumie nie będę smarował, będę odymiał 1 albo 15 razy, bo w sumie czemu nie? Ja wiem lepiej, nie? Więc nie wiesz lepiej, niestety. Naukowcy wiedzą, no to są badania, tak? No w założeniu oni stworzyli ten lek, więc chyba się znają najlepiej pod względem. Mają najwięcej danych statystycznych, więc kim my jesteśmy? Znaczy ja jestem naukowcem, no ale się tym nie zajmuję tak stricte. Więc ja nie wiem. Dlatego się stosuję do ulotki. Nieważne. To jest taki wstęp merytoryczny odnośnie samej Amitrazy. No i teraz dochodzimy do jakby szkodliwości tej Amitrazy względem człowieka. No i tak się zastanawiałem, czy to w ogóle szkodzi, czy nie. A ogólnie Amitraz jest stosowany jako lek, znaczy jako środek bójczy dla roztoczy, nie tylko dla samej warozy, ale też jest stosowany w szamponach dla psów. I z tym szamponem jest generalnie fajna smutna anegdotka, że chyba była pierwsza udokumentowana próba samobójcza z przyjęciem Amitrazy, właśnie polegała na wypiciu szamponu do kąpania psa, zawierające właśnie ten środek w celu pozbycia się
pcheł bodajże. No i jak się domyślacie, no było źle. Chłopaka odratowali, z czego co wiem, z czego co wyczytałem. No, ale jakie są, ale co zaobserwowali lekarze? Że po przyjęciu tam nie już niebezpiecznej dawki, nie pamiętam z głowy, jaka jest dawka amitrazy, która wywołuje skutki niepożądane dla człowieka, to miał gościu duszności, depresję oddechową, czy jak to tam się tłumaczy, nie jestem lekarzem, więc nie wiem. Clue jest takie, no miał problemy z oddychaniem. Właśnie zdałem sobie sprawę podczas montażu, że nie powiedziałem najważniejszego, to znaczy jak aprivarolakami teraz działa. Tak więc, czytając ze źródła, amitraz jest formaamidowym środkiem roztoczobójczym, który działa jako antagonista receptoru oktodopaminy, powodując nadmierną stymulację synaps oktopaminergicznych u roztoczy, powodując drżenie, konwulsje, oderwanie i śmierć pasożytej. A co w dzisiejszym filmiku, oprócz tego wstępu teoretycznego, pokażę, jak ja pryskam dennicę. Ostatnio rok temu smarowałem dennicę. Jak wyłapuję tą warozę, później w celu jej policzenia. Ostatnio smarowałem, teraz generalnie nie smaruję, znaczy smaruję, aczkolwiek trochę inaczej, czyli pryskam to sprayem, bo jest o wiele szybciej, tylko trzeba się przyłożyć do tego, łączę dwie kartki, no i taki leb na warozę sprawdza się znakomicie, zresztą zobaczycie, no bo będę pokazywał, jak jak przygotować to za chwilę, a później jak stosuję to konkretnie w tych dwóch ulach, które będę sprawdzał w celu zobaczenia, czy paski działają lepiej z kwasem szczawionym, czy też może aprivarol, czy też podawanie doustne kwasu działa lepiej. Tak, mam nadzieję, że się podobało. W tej chwili możecie dać właśnie suba, co bardzo fajnie, jakbyście dali, bo to naprawdę jest nobilitacyjne. To znaczy fajnie, jak dajecie suba, tak? A jeszcze fajnie, jak piszecie coś w komentarzu. Napiszcie, co z tym podczas odymiania, czy czujecie duszności i tak dalej, bo to mnie serio ciekawi w sumie. Naprawdę mnie ciekawi. Dobra, więc napiszcie to, dajcie łapkę w górę i przechodzimy do już czynności stricte manualnych, jak odymiać po kolei aprivarolem nasze podopieczne. Dobra, to już jest koniec wstępu teoretycznego. Teraz jestem tutaj i przygotowuję się do leczenia, ale zanim będę leczyć, należy, czyli podpalać tabletkę, jaką jest tabletka aprivarolu zawierająca amitraz. To niezbędne jest przygotowanie pułapki na warozę. Mianowicie dlaczego? Bo aprivarol, ten lek, zresztą w ulotce jest to, ludzie nie czytają, przez to nie wiedzą, niekoniecznie zabija warozę, on ją paraliżuje, tak jak wspominałem, więc ta waroza spada po prostu z pszczoły, no ale w momencie, kiedy się ocknie, ona z powrotem na tą pszczołę wejdzie. Są o tym filmiki, różne doniesienia zresztą naukowe i filmy naukowe w sumie. Więc co należy zrobić? Należy tą warozę złapać. A jak ją łapiemy? Łapiemy ją za pomocą takich już przygotowanych kartek papieru nasączonych olejem. Zaraz pokażę, jak je przygotować w bardzo łatwy sposób, szybszy niż ostatnio pokazywałem. Wymyślimy po prostu. No i co zrobimy, jak takie warozo zostanie już osypana? No to po prostu wyjmujemy tą kartkę i palimy, czy też wyrzucamy do kosza, szczelnie zamkniewszy to, nie wiem jak się mówi, mój Boże, za ciepło. Dobra, nieważne. Więc na tym to polega. Oczywiście część warozy będzie zniszczona mechanicznie, no bo aprivarol powoduje również jakby hiperaktywność tej pszczoły, co też powoduje, że ta pszczoła niszczy warozę, szczepując ją ze siebie, oczyszczając się. Dobra, nie przedłużając, przechodzimy do pokazu, jak przygotować pułapki. Otóż do przygotowywania pułapki będziemy potrzebowali papier, no zwyczajny taki do drukarki. Co robimy? Bierzemy, tutaj jest psik tak zwany, i jest w środku olej spożywczy, zwyczajny rzepakowy. No i teraz co robimy? Teraz uwaga, bo olej jest gęsty, nie? I jak normalnie byście wolno psikali, to poleci strumień oleju, a nam nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to znebulizować, znebulizować, czyli rozprowadzić mgiełkę. Więc naciskamy bardzo mocno. Raz, dwa, trzy, no i cztery jeszcze. W tym wypadku najlepiej to jakby nam się udało rozprowadzić po całym, ale jak się nie uda po całym, to bierzemy kawałek
sraj taśmy i lekko rozprowadzamy, starając się, żeby to jeszcze było wilgotne w miarę, bo żeby nie tracić czasu i szybko to przygotowywać, kładziemy drugą kartkę dosłownie na tej kartce. I teraz patrzcie, co się stanie. Mam nadzieję, że to widzicie. Po chwili ta kartka zostanie też nasączona olejem. I tak przygotowane, przynajmniej na moją dennicę, tak przygotowane dwie kartki później otwieram w taki sposób, co zresztą będę pokazywał, i wkładam do pod ramki, dzięki czemu osypana waroza się w to łapie. Dobra, ja wiem, że to jeszcze tego nie widać, że całe nasiąkło, ale to jest wystarczająco popsikane, żeby po jakiejś chwili będzie wszystko ładnie nasączone olejem. Dobra, tak jak wspomniałem, co będziemy potrzebować, bo już przygotowałem te nasze pułapki na warozę. Aprivarol będziemy potrzebować i to jest ważne. Jak wam zostanie parę tabletek, wyrzućcie je w pieruny. Znaczy zutylizujcie albo użyjcie do ula w tym samym roku, bo ja przyznam się, zostało mi ze 3 tabletki z tamtego roku. Znaczy tamtego poprzednim sezonie, czyli 2 lata temu zostało mi parę tabletek, a ja je użyłem. I sprawdziłem osyp i faktycznie był mniejszy. Nie wiem, czy to przypadek, czy nie. Na ogłoszeniu jest, znaczy w tej ulotce, żeby nie przetrzymywać długo, jeśli się nie mylę, to no i faktycznie to miało wpływ. Więc to takie jest pierwsze. Drugie super ważne. Musicie używać tego. Ja wiem, że to jest dodatkowo tak naprawdę 3 razy więcej roboty z tym, ale używajcie tego, no bo bez sensu. Ja wiem, że pszczelarze czasami nie używają, ale głupio robią. I to nie jest, bo tak uważam, tylko tak po pierwsze jest w ulotce, jak stosować ten lek, a po drugie w sumie lek. ale to morduje, więc trochę. I dobra, no to jest lek, no koniec, to jest lek. Po pierwsze musicie to stosować, bo inaczej ta waroza wejdzie wam na pszczołę. Część zostanie zabitek, no ale jak już płacicie mnóstwo pieniędzy za ten aprivarol, to wykorzystajmy go. Znaczy wy płacicie, my płacimy, wszyscy płacą, kurde. No ci, którzy kupują oczywiście, plus wiecie co? Używajcie tego z jednego powodu jeszcze. Oprócz tego pal 6, jak wam się rodzina znowu, czerw tam wejdzie, znaczy waroza wejdzie na czerw. Na pszczołę, na czerw, whatever, znowu się przyjście do tej pszczoły, to ona już przeżyje ten atak, tak? Więc ona zacznie się rozmnażać i ona będzie już będzie traktowana tym aprivarolem, i w pewnym momencie ta waroza populacyjnie wytworzy sobie odporność na ten aprivarol, a mimo wszystko jest to chyba najpowszechniej stosowany środek bójczy na teraz tocza, więc nie tylko dla pszczół, ogólnie jest to ogólnie stosowane, czy chyba tak jak wspominałem z tym szamponem, no ogólnie to jest popularny środek roztoczobójczy, a my to wykorzystujemy po prostu do przyłu. Będziemy potrzebować, bo znowu odpłynąłem, coś takiego, tutaj wkładamy tabletkę. Modele są różne na aukcjach w internecie, najłatwiej kupić. Równie dobrze możemy po prostu wsadzić sam taki patyk i podpalić, aczkolwiek gorzej będzie się ta tabletka spalała. Tak się o wiele szybciej, jeśli będzie dmuchać powietrze, się ta tabletka spali, więc polecam używać urządzeń takich. To jest proste, tutaj bierzecie, wkładziecie tabletkę, odpalacie i co się robi? No i wytwarza się dym, to wkładacie bezpośrednio przez wylotek. Czekacie aż się odymi, 15-20 minut trwa sam proces leczenia. Waroza powinna opaść, ja zostawię na 30 minut i no i co, wyjmujecie kartki, sprawdzacie osyb i finito. Niektórzy zostawiają to na noc zupełnie i w sumie no można, może coś tam jeszcze spadnie, tylko że pamiętajcie, że no to nie za absolutne ten klej na warozę, nie? To może waroza sobie z niego uciec, no nie powinna, ale może. Z tego co ja widziałem, to waroza raczej jak już się przylepi do takiej kartki, to już leży. I co ważne, zapalniczka jest ważna, bo o tym nie wspominałem, to jest żarówka. Cały czas zapominam żarówki kupić i w końcu... I w końcu ją kupiłem, znaczy kupiłem ją wcześniej, ale zawsze ją gubiłem przed samym leczeniem. A dlaczego jest ważne? Bo tabletka chuju... Uwaga, pik. Beznadziejnie chwyta ogień, tak? Beznadziejnie chwyta ogień w pierwszej fazie, bo później jak już chwyci, to się jara niesamowicie. Tylko, że pierwsze chwile są najgorsze. Więc żarówka rozwiązuje ten problem. Strumień żaru kierujecie na tą tabletkę i puf, od razu macie zapaloną. Dobra, koniec pierdzielenia. Pokażę to na dwóch ulach. W jednym ulu oczywiście wszystkie są bez czerwiów, w jednym jest matka już, ale to już w podsumowaniu będę mówił jak fajnie, bo matki zaczęły czerwić, nie wszystkie, ale niektóre tak.
W jednym jest matka, ale jeszcze czerwień jest zakryty, więc mamy 100% odkrytego czerwiu, jeśli w ogóle mamy czerw, więc leczenie przebiegnie bardzo fajnie, przynajmniej myślę, że będzie wiarygodne. I będę pokazywał w ulu tam, gdzie stosowałem paski z kwasem szczawiowym i tam, gdzie stosowałem kwas szczawiowy, polewałem ramki, uliczki. No i po prostu porównamy bezwzględny osyp warozy, czy będzie, gdzie będzie więcej. Myślę, że więcej będzie w tym, teoretycznie tak by sugerowała statystyka, że więcej powinno być tam, gdzie było nalewane tego kwasu na uliczki, bo tam był gorszy osyp po stosowaniu tego kwasu. Więc teoretycznie, jeśli odkłady były robione tak samo, to paski powinny być lepsze, więc będzie osyp mniejszy, bo już więcej warozy się osypało po tym kwasie, nie? No ale nie wiem, czy tak będzie, właśnie po to to robimy, żeby sprawdzić, plus przy okazji sprawdzić to i jeszcze doleczyć dodatkowo. Oczywiście całą pasiekę leczyłem kwasem szczawiowym polewając, ale aprivarol jest tak czy siak niezbędny. Tym bardziej, że to im więcej metod, przynajmniej super mało inwazyjny, a aprivarol jest mało inwazyjny w założeniu, dla pszczoły, no to tym lepiej dla nas, dla pszczelarzy, bo będziemy mieć zdrowsze rodziny. Nie przedłużając, pokażę teraz, jak się poddymia. Nic szczególnego. Już nie będę pokazywał, jak wkładam te kartki, bo to by było za dużo ustawiania kamery. Kartki włożę pod ramki i pokażę, jak poddymiam ul. Dwa ule w sumie. Wyciągamy zawleczkę. Tutaj zawsze jest taka wata, żeby było jeszcze, żeby jeszcze dodatkowo wilgoć wyciągała. Bierzemy jedną tabletkę, wkładamy w odymiacz, konkretnie tu. I teraz uwaga, przewaga żyrówki, to jest właśnie to. Chwila, moment i mamy tabletkę, o ile jeszcze żarówka by działała. Czy działa? Działa. Epsz. Tabletka się zaczęła jarać, widzicie? I ona się normalnie by zajarała nawet bez czego, bez tego podmuchu, ale zawsze z tym jest szybciej. I tak zostawiamy tabletkę do pełnego spopielenia. Niektórzy jeszcze zamykają dodatkowo wylotki ściśle, lecz ja tego nie robię, bo to i tak chodzi o ten podmuch tak naprawdę aprivarolu, więc nie ma z tym problemu. Dodatkowo już wam pokażę też bardzo ciekawy, fajny patent moim zdaniem. Nie zatykajcie wylotków jakimiś drewienkami. To się sprawdza na zimę, ale podczas sezonu jak użyjecie papieru toaletowego czy ręcznika takiego zwyczajnego, ręcznika papierowego oczywiście, to idealnie robi siłę rodziny. To znaczy, jeśli macie malutki odkładzik, robicie na wysokość jednej pszczoły, znaczy ten wylotek na jedną pszczołę. Jak rodzina się rozwija i po prostu potrzebuje większy wylotek, to ona zgryza. Ja na przykład nie jestem w stanie, żaden pszczelarz nie jest w stanie określić bezpośrednio, jaki duży wylotek potrzebuje rodzina. Więc rodzina niech sama sobie to określi poprzez zgryzienie właśnie takiego wylotka. Znaczy papieru toaletowego. No to jest mega super świetny sposób. A przy okazji, no wiecie, że nie, wylotek nie jest za duży ani za mały, nie? Widzicie, tabletka już się dopala praktycznie. To jest bardzo szybki proces. Tylko pamiętajcie, żeby zostawiać posmarowane denice. Ja zostawiam to na 30 minut. To znaczy nie już z tym. Teraz to już to wyciągam tak naprawdę, bo się ta tabletka zjarała. Przechodzę do kolejnego ula.
jak widzieliście, filozofii w tym nie ma. Tak naprawdę odpalacie, wkładacie na wylotek. I teraz uwaga, nie wtykajcie za daleko, nie wtykajcie też płytko tego waszego metalowego czegoś, co może dmuchać powietrze, nie musi. Dlaczego? No bo najlepiej jakby ta tabletka znajdowała się nad ramkami, bo po prostu ten dym się podnosi konwekcyjnie, no i o każdą pszczołę jakby omyje, nie? Patrzcie, w ogóle, posadziłem rok temu, trochę, mięty, znaczy 2 lata temu, nie rok temu w sumie, to już kolejny sezon, i takie coś, pełno. A naprawdę posadziłem tak, siu, 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 jest mięta, mój Boże, pszczoły robią robotę. Widać, że siedzą na tej mięcie, więc no w sumie po to posadziłem, nie? Żeby pszczoły miały na czym siedzieć dodatkowo, a słyszałem, że mięta spoko sprawa, więc why not? No i działa, pszczoły siedzą na tym, nasionka się robią, się samo rozsiewa. I bardzo się cieszę, bo zapach, naprawdę jak poddymiałem, to ten aprivarol, co niekoniecznie jest zdrowy, wchodził też, mieszał się z miętą i ta mięta jednak wygrywa, więc o tyle przyjemniej było. Oprócz tego, co jeszcze? Coś miałem powiedzieć mądrego. Słuchajcie, odymiamy 2 razy, nie? To, że jeden raz odymicie, to zresztą to wszystko jest w ulotce, tylko ja to powtarzam, bo ludzie ulotek niestety nie czytają i też mądrości wywalają. Nie, że ja jestem jakoś super znawca, tak? 2 razy odymiamy, bo 1 raz to jest za mało. Zresztą zobaczycie, znaczy już prawdopodobnie nie będę pokazywał, jak 2 raz odymiam. Aczkolwiek z doświadczenia wiem, że zawsze tej warozy trochę jeszcze się osypia. Jak już zabijać, to zabijać pod zero, z tego powodu, że waroza, ta która przetrwa, nieszczęśnie ten jedno odymianie może może przetrwać. Ten tarad nie, może nie rasa, ta. Jakby te osobniki, które są odporniejsze, jak ich nie dobijemy, to one przekażą geny dalej, więc odymiamy 2 razy, niektórzy odymiają 3 razy, więcej razy nie polecam, bo to mimo wszystko, jak już mówiłem, aprivarol nie do końca pewnie będzie jednoraki dla pszczół, nie? To znaczy, no nie ma jakichś dowodów naukowych stricte, że jest toksyczny, ale co za dużo, to niezdrowo. I tyle, no ze wszystkim. Jak czegoś nie ma jeszcze udokumentowanego, to nie znaczy, że nie udokumentują tego później, a to nie znaczy, że też w sumie ta pszczoła będzie się w sumie rozwijać tak dobrze, jakby nie dostała, powiedzmy, zaszczyku z aprivarolu ze 8 razy, tak? Że zaszczyku, no odymiania. Ja znam pszczelarzy, którzy odymiają pod rząd 8 razy. Jak dla mnie bez sensu, no ale dobra, no jeśli teoretycznie widzą potrzebę i to niech odymiają. Tyle. No i mamy wynik i trochę w sumie nie jestem zaskoczony, czyli co? Czyli tam, gdzie były paski, opad jest o wiele mniejszy, to naprawdę jest o wiele mniejszy w porównaniu do traktowania pszczół drogą doustną, czyli podania kwasu szczawiowego do cukru. No i co? No zapraszam do oglądania. Jesteśmy w szklarni, bo tutaj jest bardzo dobre światło i nie wieje. A to wiecie, że im lepsze światło, tym lepiej chwyta ostrość kamera, więc jedziemy z tematem. Dobra, tak się prezentuje, może zacznijmy tak, od dalekiego zbliżenia. Tak wygląda płaty, gdzie było traktowanie kwasem szczawiowym doustnie. A tak wygląda tam, gdzie było co? Traktowane na paskach. Tu praktycznie warozy nie ma w porównaniu do tego. Już nawet nie ma co liczyć, bo no, widzicie, nie? Tylko szkoda, wiecie co, szkoda jedynego, że ja nie mam mikroskopu, bo ja bym z chęcią sprawdził, czy ta waroza jest uszkodzona na poziomie takim, wiecie, mikroskopowym, znaczy się, czy ma nogi powyrywane, czy coś w ten deseń odnóża fachowo. No, tutaj nie ma nic, autentycznie, to znaczy są, ale no w porównaniu do tamtego, no to come on. To jest mój Boże. To jest zerowy opad. To jest zbierane po godzinie, nie po pół godziny jednak. Przytrzymałem to trochę. I powiem wam tak. Teoretycznie zgadza się z faktem, że no waroza mimo wszystko trochę żyje jednak po dozowaniu aprivarolem. Część się nie rusza. Ale no część jeszcze dycha. Tutaj gdzieś widziałem ruch. Czekajcie. No gdzieś był ruch. Kurczę, teraz nie widzę. Mogłem to od razu nakręcić. No trudno, ale chłopaki, ja powiem wam tak,
paskami teoretycznie jest o wiele więcej roboty, ale... No ale... Ale zobaczcie wynik. No, tu nic nie ma. Tutaj jest pełno. Tutaj... No, come on. Paski wyglądają na to, że no... Działają lepiej, aczkolwiek... To jest też nie do końca... Po pierwsze tak. Starałem się, żeby to robić ze znamieniem jakby naukowym. To znaczy, próba była przygotowana porządnie. To znaczy, z tego samego sypu było robione te odkłady. Starałem się, żeby względnie siła wyglądała tak samo. Oczywiście no, nie mierzyłem tego na kilogramy, a powinienem tak naprawdę. Więc to jest mankament. Próba jest znakomicie mała, bo to jest tylko po jednym ulu, to jest nic. Ja co najmniej powinienem takich uli przygotować 10, no ale nie włożę takich pasków do 10 uli, no bo jak wiecie, a może nie wiecie, to tam gdzie były paski z kolei matka mi się nie unasienniła, więc nie wiem. Wszystkie matki, ja miałem chyba 5 matek do unasiennienia, tylko tam się nie unasienniła, więc może to miało wpływ, tak? Może ten kwas jednak pszczole wywiercił dziurę, nie? Więc, znaczy, nie wywiercił dziury, bo kwas nie wierci dziury, no ale tam powiedzmy się kwas odłożył, sztawiany się odłożyły w organizmie matki i ona może była za słaba na lot, albo nie wyleciała, albo ją ptaki zjadły, no nie wiem, zobaczę jeszcze za tydzień, może się unasienni, jak nie to połączę w pieruna wszystko i jelo, znaczy wszystko, ten ul z czymś jakimś słabszym połączę i tyle w temacie będzie. Ale na tą chwilę, no, wygląda na to, że paski są lepsze, tak? Widzieliście, to jest zupełnie inny świat, tak naprawdę. Żeby było śmieszniej, w takiej proporcji, tylko trochę bardziej odwrócone, widziałem osyp po kwasie szczawiowym, nie? Czyli teoretycznie próba była wykonana ok, ale... A Privarol tylko to potwierdził, no bo teraz co się nie osypało, to się doosypało, no po prostu. Ale wiecie co? To nie jest tak, że kwas szczawiowy podawany w cukrze nie działa. Po prostu może dobrałem zbyt małą dawkę. Ja przypominam, brałem tą najmniejszą z tej mojej publikacji, czyli wybrałem 5 ml na uliczkę, a można 8, więc teoretycznie może by to zrobiło różnicę, tak? No, zobaczę jak jest w innych ulach i za tydzień dam wam znać, bo wyciągnąłem teraz tylko na szybko te dwie kartki, żeby porównać. Jak wyciągnę z kolejnych uli po prostu te kartki, co widzieliście, odmiałem, to dam wam znać za tydzień, czy na Instagramie dam wam znać. O, dlatego dajcie followa na Instagramie, bo zrobiłem Instagram. No i w sumie to jest chyba dobry moment, żeby ten filmik zakończyć. Chyba, bo nie mam nic ciekawszego do powiedzenia, był wstęp teoretyczny. Było jak przygotować pułapkę, jak odymiać, no i podsumowanie eksperymentu, no, który trwał całkiem długo w sumie, nie? Ze 3-4 miesiące, 3-4 tygodnie. Dobra, tak więc odwdzięczcie się proszę, dajcie suba, łapkę w górę. Możecie mnie zafollowować na Instagramie, bo tam będę na pewno rzucał jakieś materiały, bo zostałem namówiony do odpalenia tego magicznego tworu technologicznego, jakim właśnie jest Instagram. Komentarz napiszcie, dajcie znać co z tym waszymi jakby uczuciami po odmianiu, czy czujecie się senni, znużeni, czy macie uczucie jakiejś duszności w płucach, bo może faktycznie to jest, należałoby zainwestować w jakieś maski czy coś w ten deseń. Nie wiem, dzielcie się tym. No i to by było chyba w sumie na tyle. Mam nadzieję, że się podobało, eksperyment czegoś dowiódł tak naprawdę. Oczywiście to w życiu nie jest takie, że to jest publikacyjne, nie, próba była za mała, tak więc w sumie tyle. Na razie, trzymajcie się, cześć, do następnego. Matka się unasieniła tam, gdzie były paski, więc hura, będzie co robić w przyszłym roku, tak naprawdę.